przyjechaliśmy do mojej babci. O mojej babci, zobaczcie. Peonie czy piwonie? Nigdy nie wiem, wiesz? A, i Jura już jabłka zrywa. Widzę. I różyczki. Babcia zawsze ma tyle pięknych kwiatów tutaj. Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że zaczęłam nagrywać wieczorem. Cały dzień po prostu tak nam zleciał i dzisiaj dosłownie wszystkie moje plany legły w gruzach. To znaczy wszystkie rzeczy, które miałam zrobić, różne osoby mi po prostu poprzekładały. Miałam też dzisiaj jechać na endormologię, ale nie połączyłam kropek, że mam okres i no lepiej zaczekać, szczególnie, że mam jeszcze no te pierwsze dni i one są takie, wiecie, zawsze bardziej intensywne. I tak właściwie to dzisiaj około godziny 13 już byłam po pracy i spędzaliśmy sobie cały dzień rodzinnie. Byliśmy na zakupach, zjedliśmy razem pizzę, trochę razem sprzątaliśmy razem trochę. Czytaliśmy sobie książeczki i powiem wam, że jakoś tak nie nagrywałam. Dawno takiego dnia po prostu nie mieliśmy i chciałam skorzystać w pełni. Jest godzina 19:46. Edzie właśnie się kąpie. Jeszcze zdążyłam go umyć i zmykam. Wychodzę z domu. Dzisiaj wyjątkowo będzie rutyna z tatą. I jadę najpierw, słuchajcie, odebrać obiektyw od Zoli. Dlatego, że umówiłam się z Zolą, że pożyczy mi swój obiektyw. Jutro kręcę taką reklamę, gdzie potrzebuję ujęć bliskich, a nasz obiektyw nie do końca daje radę. Mieliśmy kupić nowy obiektyw, kolejny mamy kilka, ale nie mamy żadnego takiego, który robi takie ujęcia. No takie, jakbym właśnie chciała pod tę kampanię. Także stwierdziłam, że pożyczę sobie ten obiektyw od Zoli. Zobaczymy, może nam się fajnie sprawdzić, po prostu sobie taki kupimy. Umówiłam się z Zolą na Mokotowie. Muszę jeszcze wstąpić do Rossmana i zrobić małe zakupy. A Jezu, jeszcze muszę iść szybko. Chyba nastawić pranie albo suszenie. Tak, jeszcze to zrobię, zanim wyjdę. Także, moi drodzy, zapraszam was do oglądania. Nie mam pojęcia, ile dzisiaj nagram, bo dzisiaj czeka mnie na pewno wieczór. Podejrzewam, że nawet jeszcze zahaczę trochę noc przy kąpie, dlatego że czas mi się kończy. Muszę ogarnąć foty Moody i wideo Moody. Ostatnio mnie po prostu prześladuje tankowanie. Co jest? Dlaczego? Nienawidzę tankować auto. Czy wy w ogóle widzicie, jakie ja mam długie włosy? Muszę wam powiedzieć, że nie zwracam na to uwagi, tak na co dzień, ale zobaczyłam to na filmie z sesji i stwierdziłam, że naprawdę bardzo mi urosły i mnóstwo nowych baby hairów mi rośnie, ale też zauważyłam, że ostatnio włosy mi bardziej wypadają i mam ich po prostu więcej, wiecie, na szczotce. Ogólnie po prostu zauważyłam, że zaczęły troszeczkę bardziej wypadać niż zawsze. Nadal wydaje mi się, że jest to w granicach jakiejś tam normy, ale no mocniej. Ciekawa jestem, czy to jest kwestia, nie wiem, pogody. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek związek. Nie zmieniłam niczego w swoim żywieniu, suplementacji i tak dalej, więc nie wiem, czemu tak jest. Dajcie znać, dziewczyny, czy wy też zauważyłyście u siebie, że teraz zaczęły wam bardziej włosy wypadać, bo ostatnio nawet jakaś influencerka też o tym powiedziała, nie wiem jaka, nie pamiętam, ale mignęło mi na Instagramie, że właśnie ktoś mówił, że też teraz zauważył takie wzmożone wypadanie włosów. Klaudia Matuszewska. Włosomaniaczka. Bardzo fajna zresztą, bardzo ładna. Bardzo miła. Dobra, co ja mam w ogóle teraz robić? Nie wiem. Nie wiem, bo Zola będzie kończyła za 30 minut. A jeszcze, kochani, oprócz włosów, czy widzicie ten piękny kolor? To jest dla mnie zawsze takie fajne doświadczenie, bo jak mamy dużo kolorów, a teraz mamy najwięcej w naszej historii, bo aż 5, no to oczywiście mam te wszystkie kolory w domu i zawsze jest tak, że na przykład myślę sobie, o, na pewno najczęściej będę chodziła, nie wiem, na przykład w różowym, po czym finalnie, jak mam je wszystkie w domu i wiecie, już mogę je zestawić z butami, biżuterią, torebkami czy innymi ciuchami, które mam w szafie, to zawsze tak jest, że chodzę najczęściej w kolorze, którym wcale nie zakładałam, że będę chodzić. Odkąd wszystko mam,
to najczęściej chodzę w tym. Gdzie chciałam wam powiedzieć szczerze, że ja nie byłam przekonana do tego, żebyśmy robiły ten kolor. I to jest najmodniejszy kolor tego sezonu. Peach Fuse. I stwierdziłyśmy, że właśnie z uwagi na to, że on jest bardzo, bardzo w trendach, to go zrobimy. Ale ja mówiłam tak, ja nie wiem, Ewcie, nie jestem przekonana co do tego koloru. Jakoś tak nie wydaje mi się, że ja na przykład osobiście bym w tym chodziła. No taki on, no nie wiem, nie wiem. W ogóle jakoś tak do blondynki mi pasował ten kolor. I Ewa moja przepięknie w nim wygląda. A słuchajcie, finalnie chodzę w nim najczęściej. Uważam, że jest absolutnie przepiękny. I no strasznie mi się podoba. Naprawdę strasznie. A z kolei nasz miętowy jest tak przykuwający wzrok, że ostatnio jak miałam na sobie właśnie bluzę Venice i spodenki Sassy i pojechałam do Galerii Mokotów, to naprawdę dawno nie miałam tak, że tyle osób na mnie patrzyło i patrzyło się właśnie z uwagi na ten kolor, bo on jest tak inny, tak żywy, tak taki, no bardzo wyrazisty. Też super się w ogóle w nim czuję. Wszystkie te kolory są piękne i ja w ogóle myślę, że jeżeli chodzi o kolory, to to jest nasza najlepsza kolekcja. Mam trochę brudną szybę, ale muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę uwielbiam zachody słońca tutaj. Są po prostu przepiękne. Tego będzie mi brakować. A ogólnie dużo jeszcze będzie mi brakować, ale to temat na inny odcinek. Witam moi kochani. Ja nawet już nie pamiętam, na czym ja skończyłam nagrywanie. Gdzieś jechałam do Zoli po obiektyw, tak. Jechałam do Zoli po obiektyw, odebrałam obiektyw, wykonałam pracę. I teraz słuchajcie, jest już kolejny dzień i dzisiaj nagrywamy, mierzymy. Z Asią. Właśnie się, słuchajcie, ogarniam, tak żeby nagrać to mierzymy. Muszę wam powiedzieć, że premiera jest pojutrze, a ja nadal nie mam obrobionych wszystkich filmów. Kurczę, nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem. Po prostu miałam strasznie dużo współpracy też do zrealizowania. Czasem, słuchajcie, tak jest, że ja sobie coś tam zaplanuję, mam kalendarz, a nagle ktoś zadzwoni, zapyta, czy mogę przełożyć i tak dalej. No i tak teraz też było. Dodatkowo ja sama też coś poprzekładałam, bo czegoś nie zdążyłam zrobić i wyszło na to, że po prostu 5 dni pod rząd publikowałam współpracę. Masakra, nienawidzę tak robić, bo chcę szanować was czas i nie lubię po prostu, jak na tym Instagramie non-stop jest reklama. Sama jak oglądam treści, to mi to przeszkadza u innych, jak po prostu, wiecie, jest non-stop reklama. No a sama teraz tak niestety zrobiłam. No ale no czasami tak jest i no nic na to nie poradzę. Dodatkowo, słuchajcie, Edzio też miał teraz taki czas, że po prostu potrzebował mnie i dużo też rzeczy po prostu musiałam przekładać, no bo wolałam być z nim i byłam gdzieś tam strasznie rozdarta między byciem mamą a byciem w pracy. Powiem wam tak szczerze, że cieszę się, że ten tydzień już się skończył i mam to wszystko już za sobą. Też miałam trochę taką napinkę, bo Juri wyjeżdża i wiedziałam o tym, że jak jego nie będzie, no to już w ogóle jest bez szans, żebym zrobiła to wszystko, co mam zrobić. I tak nagrywałam dwie współprace z Edkiem pod pachą. Zostało mi jeszcze do obrobienia mnóstwo filmów Moody. Kurde, wiecie co, to jest po prostu coś takiego, że te wszystkie rzeczy nie są jakieś trudne do zrobienia, tylko no niestety są czasochłonne, bo każdy z tych filmów trzeba wykadrować, obrócić, wyrównać kolory, no i powybierać fragmenty, które są ok, połączyć, zrenderować. No to nie jest jakaś tam, wiecie, filozofia, ale jest to czasochłonne i niestety myślałam, że zajmie mi to zdecydowanie mniej czasu niż mi zajęło. Nadal to robię, mam już trochę taki deadline, no bo już premiera pojutrze, a filmy produktowe muszą się pojawić na stronie, więc dzisiaj od 6 rano to robiłam. No ale teraz zrobiłam przerwę, Edzio poszedł spać, ogarniam się, szybko nagramy, mierzymy, od razu chcę to mierzymy zmontować i wrzucić wam tak, żebyście mogły zobaczyć całą kolekcję przed podjęciem jakichś decyzji zakupowych. I co? I słuchajcie, jest ciemno, czy mi się wydaje? Słuchajcie, mierzę spodnie, które dałam Asi pół roku temu. A, tam po co? Ale po co te szczegóły? No, pół roku temu, żeby zaniosła do swojej krawcowej, żeby mi zwęzić i skrócić. Tak? No tak, nie pamiętam. Skrócić, ale to robiłyśmy na zasadzie, ale że podmieniałaś też nogawki. Nie są tak krótkie. Nie. Ty dobry są? Dobre, tylko one nie zwęziłyśmy ich. Zwęziła je. Zwęziła je. Jesteś jeszcze chudsza w takim razie. Nie, na pewno nie. No ja już to przytyłam, a nie schudłam. Że z boków zabierała, bo zaznaczała na mnie. Ale fajne. Fajne w ogóle te spodnie. Fajne, no. Moim zdaniem ty jeszcze schudłaś.
bo ona na mnie wzięła z boków, tu ściągnęła. Że one na mnie były takie, wiesz, no nie do mojej talii. Ty się w nich utopisz. Ja je zamówiłam na Browningerze. I one są firmy, nie wiem jakiej. Jest tu jakaś metka? O takiej NV. Cokolwiek to nie jest. O takiej firmy. Ale są. Fajne są, no. Ale fajne są, no. Podobają mi się. No. Dobra. Przebieramy się, kochani, i nagrywamy mierzenie. Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny dzień. Będę teraz szybko na endermologię. Kurczę, wiecie co, pozmieniały nam się znowu plany, dlatego że Juri generalnie leci do Madrytu i miał lecieć jutro, ale zauważył, że odwołują i przekładają loty z uwagi na pogodę, bo wszędzie są burze. No i wystraszył się, że nie zdąży na mecz, a miał ten lot tak na styk. No i szukaliśmy dla niego nowego lotu, tak żeby był spokojny, że zdąży na ten mecz, no bo po to tam leci. A wczoraj pół dnia czekał na ten bilet, na ten mecz. Więc stwierdziłam, że nie, no bez jaj, no musi zdążyć, no bo to będzie załamane, jak nie zdąży. Więc znaleźliśmy inny bilet i Juri leci dzisiaj. Jak jest ciemno albo jakieś brzydkie światło, to sorry, nie patrzę w ogóle na aparat, tylko na drogę. Więc nie wiem. Jedziemy też dzisiaj do fryzjera, ja szybko jeszcze robię endermologię. Powiem wam, że w miarę mi się udało zrobić te zabiegi, chociaż tak jak powiedziała mi Agata i pani Dorota z Pretty, trzeba chodzić naprawdę regularnie, raz, dwa razy w tygodniu, tak żeby to miało ręce i nogi i docelowy efekt. No ja nie chodziłam tak z ręką na sercu, no nie mam jak po prostu chodzić te dwa razy w tygodniu, ale naprawdę chodziłam dużo. Dużo, no raz w tygodniu myślę, że oprócz jednego tygodnia mi się udało. Zobaczymy, teraz postaram się jeszcze do naszego wyjazdu pochodzić jak najczęściej. Widzę efekt, na pewno widzę efekt, skóra jest na pewno jędrniejsza. Nie wiem, czy ten celulit się zmniejszył, czy nie, żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia. Wydaje mi się, że trochę się zmniejszył, ale na pewno, jeżeli nie dorzucimy do tego sportu i dobrej diety, no to nie ma też co oczekiwać, że po samej endermologii zniknie celulit i w ogóle będziemy chudsze o 5 kilo. Wiem, co zrobię. Ja sobie zrobię, słuchajcie, zdjęcie dzisiaj i zrobię sobie zdjęcie przed samym naszym wylotem na wakacje. Ojejku, widzicie to? Tak właśnie myślałam, czy będzie to widać. I wtedy zrobimy porównanie, jak ten celulit się trzyma. Ja muszę zacząć ćwiczyć, ja sobie to obiecałam. I ja sobie też obiecałam, że 1 czerwca od dnia dziecka robię sobie wyzwanie. Wyzwanie bez cukru i wyzwanie z codzienną aktywnością fizyczną. Jeżeli chcecie do mnie dołączyć, to ja was serdecznie zapraszam. Także możecie dać znać, czy dołączacie do mojego wyzwania. Ja chcę spróbować, szczególnie z tą aktywnością fizyczną i też z tym cukrem, bo nie ukrywam, że zdarza mi się teraz częściej jeść słodycze niż zawsze to było. Odkąd w ogóle urodziła Medzia, to jakoś tak mi się wzięło na słodyczki, że tutaj, wiecie, serniczek, tutaj coś. Nie jem słodyczy takich w formie przetworzonej, ale no lubię sobie pójść do kawiarni i wziąć jakąś dobrą słodycz na przykład. No i lody, no nie, no bez lodów nie ma lata. Dobra, to może bez cukru, ale z wyłączeniem lodów. Lody się mogą nie liczyć w to wyzwanie, jak myślicie, czy to będzie bardzo oszukane? Muszę się nad tym zastanowić. Jestem już, moi drodzy, po. Powiem wam, że bardzo lubię. To jest taka dla mnie chwila relaksu. Właśnie rozmawiałyśmy z Agatą, że najlepiej tę endermologię wspomóc treningiem, zdrową dietą. Wtedy te efekty są naprawdę wow. Ale ja wam powiem, że ja u siebie również je widzę, ale na pewno nie jest to tak, że pójdziecie sobie na endermologię i nagle będziecie, wiecie, miały kilka centymetrów mniej w talii, zero celulitu i tak dalej. No tak to nie działa. Takich cudów nie ma, niestety. Ale naprawdę ja efekty widzę i polecam wam. Idę teraz, słuchajcie, zobaczyć, kiedy mogę się zapisać na epilację, dlatego że niedługo wylatujemy. Mam nadzieję, że uda się jeszcze może przed, ale też bezpośrednio przed. Nie można robić tego zabiegu, także zobaczymy. I zabiegi epilacji również wam polecam, bo to jest złoto. Ja już praktycznie nie mam w ogóle włosków. Wróciłam, słuchajcie, do domu. Edzie jeszcze śpi. I moi kochani, byłam w sklepie, kupiłam herbatki, to znaczy herbatki. To chyba nawet nie są herbatki, tylko po prostu kupiłam sobie kwiat jaśminu. Ja sobie ostatnio lubię robić takie szalone mieszanki. Mam kwiat jaśminu, mam, moi kochani, liść mięty i mam, moi drodzy, kwiat hibiskusa. Także może zaraz sobie przygotuję coś dobrego. Odkąd, słuchajcie, zamieniłam 5 kaw dziennie
na jedną kawę dziennie, a resztę właśnie różnych herbatek, ziółek, wodę i tak dalej, to też naprawdę bardzo poprawił się stan mojej skóry. Mimo to, że kocham kawę i nadal ją kocham i uważam, że kawa to jest po prostu, o Jezu, uwielbiam, to staram się już nie pić tak dużo, maksymalnie 2 dziennie. Piję sobie czarną, a potem na przykład już piję z mlekiem i naprawdę widzę różnicę po mojej buzi. A w domu czekała na mnie paczka od Pixi. I moi drodzy, mam tutaj tonik, boże, ja w ogóle kocham produkty do twarzy z różą. A tutaj moją uwagę od razu przykuł Glowy Lip Oil. To będzie fajne, to będzie na pewno fajne. O, fajne też. Bardzo lubię Pixi i lubię też z uwagi na to, że ma po prostu piękny design. Ja jestem typową kobietą sroką. Jak mi się coś podoba wizualnie, na przykład jakiś kosmetyk, to kupię go bez względu na to, czy jest mi potrzebny i tak dalej. Ja po prostu zawsze zwracam uwagę na detale, na szczegóły, dlatego możecie być spokojni, nasze perfumy są przepiękne i butelki są przepiękne i to było dla nas niezwykle ważne. Idę się przebrać, bo jest jednak gorąco, myślałam, że jest troszeczkę chłodniej. Założyłam sobie bluzę z długim rękawem, a jest dzisiaj taki upał, że ugotowałam się już w drodze z samochodu do Pretty Studio, zdążyłam się, słuchajcie, ugotować. Także przebieram się w coś lżejszego i zjedziemy do fryzjera. A mój mężulek jest szczęśliwy, bo wyjeżdża bez nas. Ej, ale pierwszy raz chyba mamy tak, że oboje się cieszymy, że wyjeżdżasz. Tak. Ja też się cieszę, bo się cieszę, że spędzę czas z Zedziem, że już nie mam pracy, już czuję się taka wolna. Ja tak miałem, jak ty byłaś teraz u Kamili. Fajnie też się cieszyłeś. No, fajnie było, bo jak jesteś tak sama, sama, to masz taką pełną... No tak możesz fajnie spędzić czas, dokładnie, a my tak rzadko mamy. No i cieszę się bardzo. Ja też się cieszę. Nie to, że cię z domu wyganiam, ale cieszę się. I cieszę się, bo wiem, że ty też tego potrzebujesz teraz. Ja tak potrzebuję po prostu wyjechać. Ja się cieszę, wiecie co? Ale tak sobie mówię, zawogadam, mówię, wiesz co, to jest takie super, bo będę sam na lotnisku. Żadnych zobowiązań, tylko ja i tylko ja i ja. Moi drodzy, ja się będę teraz z wami żegnać. Zaczynam kolejny film. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jak najwięcej u fryzjera. Dziękuję, skarbie. Dlatego, że chciałam nagrać też rolkę. No chcę mieć pamiątkę, to jest pierwsza wizyta Edka. Jak wylądujesz, to dostaniesz zdjęcie. Kochani, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że udało wam się kupić w Moody to, co chcecie, ale naprawdę jest tak dużo produktów, są tak duże stany magazynowe, że się nie obawiam o to, że ktoś nie zdąży. Będzie dobrze. Dajcie koniecznie znać, co kupiłyście. Myślisz? No nie, aż mi się wierzyć nie chcę, że wiesz, tak naprawdę tych rzeczy, Jury, jest bardzo dużo teraz. Więc nie chcę mi się wierzyć, że się wszystko wyprzeda jednego dnia. Raczej nie jest to możliwe. Tak czy siak, trzymam za was kciuki, żebyście zdążyły. Dajcie znać, co upolowałyście, co kupiłyście, bo ten film puszczam prawdopodobnie jutro. Także już po premierze, bo jutro jest premiera. Jestem tak podekscytowana, że wy sobie z tego sprawy nie zdajecie. To po prostu, jakie to są emocje w dniu takiej premiery. Jak wiecie, zaczynają te zamówienia spływać i po prostu to wszystko się dzieje i zaczynamy widzieć, które kolory idą najszybciej. Już słuchajcie, teraz jest mnóstwo telefonów z pytaniami, czy można rezerwować i tak dalej, naprawdę. Także jestem w szoku, bo ten feedback jest naprawdę hardkorowo dobry i duży, więc no super, bardzo, bardzo się cieszę i cieszę się, że wytrwaliście w tym Mierzymy, które było strasznie długie i miałam wrażenie, że nikt tego nie obejrzy do końca, a piszecie, że obejrzeliście do końca, że dziękujecie, że super odcinek, mega. Kochani, dzięki, buziaczki, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!